Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcineczku z farminga z Farming Simulator 22. Mam, jakby to powiedzieć, mam ochotę grać w tą grę, bo ją nabyłem. Jest dopiero co, trochę pograłem w nią, chciałem sobie sprawdzić, jak tutaj system działa. Jaka tu jest mechanika gry, czy coś się zmieniło bardzo, czy się nie zmieniło. Jakąś tutaj recenzję wam na ten temat wydać. No i szczerze powiem wam, że dużo się tu zmieniło. Możemy naprawdę fajnie w końcu sobie pograć. Tak jak Farming obiecywał. Co prawda, jeśli chodzi o interfejs samej gry, się nie zmienił. I emotikonki są tylko przerobione lekko. Jest nadany niebieski kolor, jak sami też widzicie. Są nowe mapy, ale jest, jak widzicie nawet na obrazku, tu Home Baylor jest zbliżony do naszego, do mapy z 19, gdzie zamek był. Nie pamiętam, jak się ta mapa nazywała potocznie, dokładnie, ale możecie w komentarzu to napisać. No co, no, wczoraj wczoraj sprzątanie wielkie, więc nic nie nagrałem. Dzisiaj wrzucam wam filmik z mega fajnej gierki, z kooperacji z moim kolegą. Mam nadzieję, że zostawicie dużo subów, dużo subików, łapek, obserwacji, bo to teraz zacząłem też na Facebooku streamować i nagrywać. Staram się tam regularnie jakieś właśnie tam odcinki czy coś. Nawet teraz też wrzuciłem bodajże z komputera obiecanego, co tam mam. Ale nie jestem, zaraz sprawdzę dokładnie. Powinienem mieć coś takiego. Co tutaj mam jakieś? Przyszło. Dobra. Więc czekam, aż się ładować się jak na samą mapę, która jest tak naprawdę pusta, bez żadnych modów. Ładuje się ta gra długo. To jest ten jeden minus, o którym, że tak powiem, właśnie wam muszę wam to zdradzić. Nie wiem dlaczego, ale mi nie wrzucił tego filmu. Co jest? Tutaj to włożę, ale... dobra. Łyk kawy. To w tym czasie możesz zostawić suba. Obserwację. Jakiś kaszelek mi łapie, a my idziemy spać. Na maksymalną ilość godzin. Aha. 9? A to idziemy na 9 w takim razie. Okej, widzę, że tutaj coś się nam wydarzyło z tym. Z naszą. Dobra, 9 rano. 227 tysięcy na koncie. Troszeczkę sobie tu pograłem. Już mniej więcej naszą systematykę całej tej gry, tego wszystkiego ogarnięte mam. No dobra, poczekaj, udostępnij Facebook. No już troszeczkę, o, tu już nawet nam... O co tu chodzi? Co jest? Dobra, tu jeszcze mamy do zbioru. Tutaj trzeba zebrać tą trawę. Okej. Dobra, wróćmy sobie naszym... naszym toplinerem, Deutsch Farmem. Taki na standardowy dostaliśmy. Powiem wam, że spoko jest, ale dziwi mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego tutaj jest... ja nawet nie wiem, co to jest zasiane w ogóle. Co tu się odwaliło, to tego to ja nawet nie mogę... A ja chyba już, moi drodzy, wiem, co tu się odpierdzieliło za cycki Janusza. Zaraz zobaczymy, czekajcie, ruch drogowy. Niszczenie plonów, wyłącz. Kur. Kamienie w polu, to też możemy wyłączyć. To włączymy. Chwasty. Chwasty możemy wyłączyć. Dlaczego nie? No niestety, będę musiał ten odcinek wam wrzucić później. Teraz tu się zdziwiłem, co nie? Powiem wam szczerze.
zapomniałem przecież, że ja miałem te włączone. Dobra, no nic, no najwyżej będzie mniejszy zbiór. Dzień z tym. Jak to się mówi. Sprawdzimy sobie, czy ja mogę się tutaj bezpośrednio wysypać. Jedziemy sobie. Dobra, możemy się wysypać. No to git. Więc no i tak trochę to poszło. Ale ogólnie tak, co ja chcę tutaj zaplanować. Mamy też zbiory naszego siana. I chciałbym zrobić na tej zasadzie, żeby to siano, które jest, to po prostu zebrać jeszcze tamto, zebrać sobie tamto jeszcze siano, które jest z tamtego pola, te dwa pola połączyć, oczywiście, i myślę, że tutaj też będzie można to poszerzyć albo zostawić to. Jeszcze nie mam pomysłu, czy poszerzamy tutaj tą, bo to jest tak dość pusto, może się coś innego zrobi. Ten tutaj z tymi, bo tu jest za duże pole puste, ja bym tutaj musiał coś postawić. Na pewno coś postawię, tylko zastanawiam się właśnie, czy będziemy się bawić może w jajka, w sałatę, w tego typu, nie? Znaczy kury na pewno chcę teraz sobie, zaraz właśnie postawimy kury. Postawimy sobie zaraz kury. W sumie my pszenicę i tego typu mamy. Więc czy ja mogę sobie tutaj dać pracownika? Aha, dlaczego mi na H on daje? Co on daje na H? Czekajcie. Coś tu się... No tak, wybierz. Stwórz pracę. Czekajcie. Halo? Nie, bo jeszcze piszę. Muszę. No. Co wziąłeś? Dobra. Dobra, to ci wezmę. No to. Niespodziewany telefon. Czyli to on musi tutaj sam to robić. Dobra, bo myślałem, że możemy tutaj jakoś pracownika sobie, wiecie, zatrudnić, czy coś tego typu. No, ale nic. Ogólnie tej słomy też dużo jest. Nie wiem, co z nią zrobię. Zobaczymy, jaka będzie cena. Jeśli będzie dobra cena, to ją sprzedam. Po prostu, no bo jak będę mieć kury, to nie będą mi potrzebne. Nie będzie mi potrzebne na razie, myślę. Co do naszych... kury powiedziałem, tak, kury. Co do naszych krów, bo ja będę chciał mieć w przyszłości albo świnki, albo krowy. Jedno z tych dwóch. Świnie dają obornik tylko, w sumie. Ale krowy dają też mleko. Tylko, że przy krowach jest więcej... Nie, przy krowach jest mniej zabawy. Jest mniej zabawy przy krowach. Przy świniach jest więcej, bo tam trzeba więcej im tej paszy robić. Po prostu. Znaczy, różnorakiej, o. Chociaż nie wiem, jak tutaj kosztuje. Czy tu nie możemy kupować, jakbyśmy przykładowo mieli jakieś już tam produkcje, jakiegoś tam chleba czy coś, bo to też jest w ogóle tutaj fajna nowa opcja, że to, co my zbieramy, wszystkie te pszenice, rzepaki, oleje, możemy mieć swoje przetwórstwo, swoje fabryki, które będą nam przerabiały jakieś tam oleje, z bawełny, na przykład jakieś bluzy, swetry, tego typu rzeczy. No i to takie budynki trzeba kupić po prostu. I fabryki takie małe przy nich postawić chyba, z tego co tam kojarzę. No i one wtedy, jak my doładujemy do nich na przykład, nie wiem, rzepak, to nam produkcja robi się oleju, nie? Rzepakowego. I to tam też można sprzedać gdzieś, więc na pewno w przyszłości, jeśli chcecie, możemy o tym pomyśleć. Jeśli Wam się seria spodoba, to myślę, że jak najbardziej będzie można tutaj takie właśnie rzeczy się bawić. My mamy tutaj już 99, 100%, 16 i 1, 16 tysięcy 100 litrów. Zaraz zobaczymy, ile w ogóle mamy
już uzbierane, bo z tego pola, co teraz właśnie przyjeżdżam, miałem, no myślę, że około 50, jak nie więcej, nie więcej, 80 może być już, uzbierane. I też interfejs jest bardzo fajny, który mi się podoba, w 19 tego nie było. Teraz wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi. Jak my sobie tutaj, żeby wysypać się, to musimy być w pojeździe, bo widzicie, nie wysypuje nam. Teraz nam wysypuje. I mówię ogólnie, o jakim interfejsie mi chodzi. Wejdziemy sobie, gdzie to jest? Tu. I zobaczcie. Tu nam pokazuje, co mamy w danym silosach i jaka jest cena aktualna w jakim miejscu. To jest bardzo super. Też w sumie było, to jest i tylko zmieniony moim zdaniem interfejs, ale zobaczcie, mamy co my mamy? Olej napędowy możemy też robić. Sól drogową, nie, bo to są to, tak, mąkę możemy tworzyć, chleb, ciasto, masło, ser żółty, tkaniny, ubrania, cukier, miód, płatki, oleje różne, rodzynki, soki, sałaty. Zobaczcie, ile tych nowych rzeczy jest. Możemy nawet kamienie w ogóle zbierać. O, jest gdzieś na kruszarkę 108. Zobaczymy, może to akurat pójdzie nam. W sumie kamienie to też spoko, zawsze z tego jakiś pieniądz. Więc tak, pszenicy mamy 30 tysięcy. Ale nie widzę, ile mamy, a jest, słoma, 70 tysięcy. No, 70 tysięcy. No to tu z tym, co zrobimy, no to będzie, myślę, no 130 możemy mieć, tak, tej pszenicy. Na spokojnie, myślę, że 130 to właśnie będzie. Ja sobie tylko spojrzę, czy mi się tutaj, tak, robi się wszystko. Dobra, i ogólnie tak, te dwa pola są opryskane i tamte tak samo, więc więc w sumie nie powinno być to też problemem. Nagramy sobie tutaj tak chcę 30 minut z pracy takiej, że tak powiem, tej. Uzbieramy sobie trochę, ja resztę zrobię poza odcinkiem po prostu, żeby już tutaj was nie zanudzać i myślę, że w następnym odcineczku będziemy łączyć te dwa pola. Tak myślę i będziemy mogli je sobie chyba, myślę, że tak, poszerzyć tutaj prawą stronę i lewą. I nawet tutaj trochę troszeczkę wyjechać, jak stoi ten nasz ciągnik z opryskiwaczem. Tutaj sobie spokojnie będziemy mogli pojechać więcej. Żebyśmy właśnie mieli, no wiadomo, no, trzeba ogarniać tak, żeby jak najwięcej zarobić, czyli poszerzamy jak najwięcej pola, siejemy coś, siejemy, można powiedzieć, że praktycznie wszystko, ale to jest najfajniejsze w tej grze, co mi się jeszcze bardzo spodobało, że w danym sezonie, czy na przykład w danym miesiącu, wrzesień i tak dalej, w kwartale danym, możemy siać na przykład nie pszenicę, tylko na przykład rzepaki. Zaraz wam pokażę, o co mi też dokładnie chodzi. Zobaczcie, mamy wrzesień i w tym momencie możemy siać tak, sorgo, winogrono, oliwki. I już nie możemy zasiać na przykład soi, słonecznika. Dopiero możemy to zasiać, chociaż to jest niby są zbiory, tak mi się wydaje. Ziemniaki możemy teraz zasiać. Rzepak możemy siać. Pszenicę, jęczmień, widzicie? I to jest też, że w danych miesiącach musimy się dostosowywać tak jak jest naprawdę w wszystkich, wiadomo, we wszystkich, no w prawdziwym życiu rolnika, że no nie może sobie na przykład, nie wiem, w czerwcu zasiać pszenicy, nie? A czy móc może, dlaczego ja nie mogę zbierać tego? Móc może zasiać, ale, dobra, bo ja nie opuściłem tej, dobra. Móc może zasiać, ale nie urośnie to, bo już jest na przykład za późny okres. Może siać takie rzeczy, które mu, powiedzmy, tam w krótkim, w ciągu miesiąca, dwóch urośnie i będziemy to jeszcze raz zebrać, tak? To jest właśnie nad... I tutaj to samo zrobili taką systematykę, bo w farmingu nawet w 19, jak mieliśmy ten mod season, to też mogliśmy siać w danym miesiącu wszystko, co chcieliśmy. Tylko, że to było nam wtedy, to było wtedy zdane od tego, że albo nam urośnie i zdążymy to zebrać, albo nam na przykład to nie urośnie i nie zbierzemy tego. Bo na przykład, nie wiem, minie już się nam, minie nam okres po prostu tego, tak? Że, nie wiem, da mniejszy plon, przykładowo, 10 hektarów zamiast dać, nie wiem, tam 30 tysięcy, to da tylko 10, nie? Bo połowę, że tak powiem, szlak trafi, nie? I to też jest takie, moim zdaniem, mega przemyślane, że no jednak, no, wiadomo, no,
Rolnicy też muszą wiedzieć kiedy, jakie co siać, kiedy, o jakich porach i tak dalej, tak? Żeby no zebrać ten jak największy plon tak zwany, tak? No więc tak samo tutaj to wprowadzone jest. Brakowało tego w 19, za co teraz tutaj tego nie brakuje i jest no naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie przemyślane. Słyszałem, że właśnie jakieś te aktualizacje, jedne poprawiają coś, te łatki poprawiają, drugie nie. Co prawda nie wiem jeszcze, znaczy u mnie na razie wszystko jest, czy z dystansem, czy cokolwiek, to te aktualizacje jak na razie jak najbardziej są ok. U mnie się nic takiego nie zadziało. Co bym mógł tutaj skomentować na złom ich stronę tych aktualizacji. Nie wiem, może dlatego w ogóle te kamienie musimy sobie włączyć, bo ja chętnie bym sobie zaczął zbierać te kamienie, bo jeśli nawet jest 100 za kamień, no to jednak się opłaca to robić, bo w sumie kamienie zawsze się zbiera, a to potem można załadować, wywieźć, sprzedać jeszcze i to też jest jakiś tam pieniądz zawsze, nie? To nie wiem, czy to jest za tonę. To chyba za tonę jest 100. No to nie jest źle. Zawsze tam z 20 ton 2000 wpadnie, nie? No bo jak jest 100 za 2000. Tak, dobrze mówię, 2000, 20 ton. Ciekawe, jak w ogóle te kamienie działają, w sensie, czy dużo na przykład ich dropi, czy na przykład, nie wiem, no z takiego pola bym zebrał, ja wiem, tony, nie? Wiecie, o co chodzi? Czy jednak ilość po orce, ilość tych kamieni, ona rośnie, czy może jednak właśnie ona robi się coraz mniejsza, tak? No bo to też w sumie taka zagadka jest dla mnie. Bo jeśli to naprawdę by miało sens, zbieranie tych kamieni, znaczy na pewno ma sens, bo wiem, że sprzęt się dużo wolniej niszczy od tych kamieni, jak się je wyzbiera i potem się zwałuje to pole, to one na przykład nie wychodzą tak często i nie jest ich tak dużo też, tak? Więc to nie jest pomysł. Można by było nawet postawić jakieś miejsce takie, zrobić miejsce, nie postawić, tylko zrobić i na przykład albo wiatę na te kamienie, uzbierać, nie wiem, jakąś hałdę, ogromną hałdę i później, nie wiem, na przykład zadzwonić gdzieś jak do skupu, żeby sobie przyjechali po to i zrobić taką fajną dla was akcję przeładowczą, czyli z mojego, żeby wywieźli to. Albo się dogadam po prostu, że za konkretną sumę, za konkretną cenę sprzedam im to po prostu. Przykładowo, nie wiem, 50 ton kamieni, to oni sobie, nie wiem, tam kostkę brukową z tego przykładowo zrobią, zmielą, ale za jakąś tam sumkę, nie? Żeby to też jakby, powiedzmy, no, nam się opłacało to robić. Co prawda mamy kredyt mega duży zaciągnięty, bo już wam pokazuję. Zaciągnąłem się niestety na 495 tysięcy. Myślę, że jeśli zostawicie łapkę, ile łapek będzie pod tym filmem pierwszym, to tyle wpłacam. Liczmy, jedna łapka to jest 10 tysięcy. Jedna łapka to jest 10 tysięcy. Więc więc pamiętajcie, łapki w górę, zostawiajcie, ile łapek będzie, tyle będę musiał wpłacić. I myślę, że będziemy mogli to spłacać, jak nam wszystko pójdzie dobrze. Te kury i jajka muszę zrobić, właśnie, mieliśmy sobie postawić, a ja, o, z wami co robię. Dobra, ostatni przejazd robimy, stawiamy kurnik i może ze dwie szklarnie. O, i garbus jedzie jeszcze, zobaczcie, jaki garbus piękny tam. Zapitala. A ja sobie resztę już poza odcinkiem ogarnę. I teraz sprawdźmy, ile my w ogóle mamy. 86 ton. Pięknie. I tutaj 86 i 16, 60, 100, no ponad 108 albo 106, jeśli to, tak, 86, 90, 102, no 102,5, 102 tysiące i pół, dobrze mówię? 102 tysiące i 500, i 500? Tak, i 500 będzie. Zobaczymy, czy trafię. Jak trafię, 102,5. Kurde, zaskoczyłem, chciałem escape. Sypię.
Pięknie trafiłem. Zobaczcie, Soma jest w bioelektrowni ciepłownia, ale jest na spadku. No i targ zwierząt też potrzebuje, ale to też targ zwierząt jest bardzo niską ceną, moim zdaniem. Nie będziemy tam. Więc teraz tak. Bierzmy się, że tak powiem, do pracy, póki jeszcze mogę nagrywać, bo moja żona wyszła i dlatego chcę tak szybko to zrobić. Co tu mamy? O, coś jest na tym. Ile kosztuje? 32 tysiące. Na razie mamy w sumie. Do tego nie potrzebuję. Czy my chcemy kukurydzę i słonecznik? No, cena jest spoko. Dobra, wiecie co, kupimy. I to ile ma w ogóle zasięgu metrów? 12 metrów. I to takie pole, to będzie git robić. Dobra, nie będziemy tutaj się bawić w to. Kupiliśmy co kupiliśmy i teraz tak. Czekaj, jak to jest? Posiadane? Aha, posiadane, a ja bym chciał. Jest, handel z zwierzętami, budowa. Strych nasiona, dobra, teraz tak. Zwierzęta. Pierwszym robimy tak. Kury. Tylko czekajcie, bo za 79 jest taki budyneczek. I ja z chęcią bym go postawił sobie tutaj. Znaczy nawet. Bo on tutaj nie ma nic, nie? Nie ma nic. Więc osobiście. Właśnie myślę, żeby tutaj dać kury, co nie? Tylko z przejazdem. Nawet tak. To nie. Słuchajcie, ustawmy się. Troszeczkę o. Czekajcie, sobie to wiecie, co zrobię. Podejrzewam, że równo jest to. Tak. Tu bym postawił. Okej. I teraz do tego. Czy ja chcę tutaj pszczoły jakieś? No bo będzie mi też będzie to mi miód robić, tylko. No właśnie. W którym ja tu chcę miejscu? Tu przy polu. Czy może jednak troszeczkę gdzieś. Tutaj nie wiem za bardzo jak. Tu na wjeździe. No to będzie mi zagradzało. Wiecie co? Tu by trzeba było sobie oddzielić jakiś kawałek. Albo na razie z pszczołami odpuśćmy. Zobaczymy jak to tam. Jak to będzie. I teraz tak. Z produkcji. Co my tu mamy? Fabryki. Co to jest za fabryka? Ale jaka to jest fabryka? Aha, piekarnia. No ja bym się jeszcze w to nie bawił, dlatego że ja nie mam dużej, wiecie, nie mam dużej produkcji takiej jako taką, wiecie, jako Boże. Pomóżcie mi. Jako towaru nie mam. Chciałem. Co ja chciałem? Szklarnię. O, to mnie interesuje. Jaka ta duża szklarnia? Tu są tak. No i co? Tu będzie nie, bo tu będzie. No właśnie, siano kiszonka. Chyba, że przerobić. Przerobić, tylko teraz tak. No właśnie, tu jest woda. To by sprzedać i tu postawić. Strych. Nie. Trzeba jakoś to dobrze przemyśleć, wiecie co? Czy może jednak tu? W sumie tutaj palety by nam się robiły. I to. Tylko chyba tak bardziej tu bym to dał, nie? Chociaż ja bym tą. A z drugiej strony mogę postawić. Dobra, to tu będą silosy. Dobra, chyba będzie git, nie? Pokaż. Tak, jest elegancko. No i super. Dobra, jedną szklarnię mamy. Nie będziemy na razie dwóch stawiać, po prostu, tylko mamy tą jedną. Mamy szklarnię, mamy kury. Kur na razie też nie kupię, ze względu na to, że. 70. Ale się budżet nam skurczył. No dobra, także 24 minuty, jeszcze 6 minutek sobie tutaj pozbieramy. Zastanawiam się, jak te moje pola wyglądają. Chciałbym je zobaczyć. Bo tak. 40 jest w ogóle chyba nie moim polem. Albo moim. Teraz zobaczymy. Wszystkie są moje. Aha, 40. Dobra, to ja jeszcze mam co robić. Rośnie. A tu jest co? Kultywowanie.
A, czyli tu nie jest nic zasiane jeszcze. Wymaga zaorania, wymagają wszystkie te pola. Czyli te nawet, na którym ja teraz jestem. O, to, a nie, no to na spokojnie będzie zarąbisty odcineczek drugi. Czyli będziemy po prostu i tak poszerzali te pola. Tamto zoramy. Więc w sumie, no o Boże, długi się odcinek szykuje, moi drodzy widzowie. Liczę też na wasze komentarze. Na to właśnie, żebyście też jakoś tutaj wpisali się w tą rolę i pomogli mi. Myślę, że na Facebooku też będę sobie z tego streamował w wolnym czasie, bo wiecie, no dziecko mam, o, są obowiązki, też małe mieszkanie mam, nie mam swojego takiego pokoju jako pokoju, żeby móc sobie na spokojnie, bez płaczu i tak dalej, postreamować, czy tam nawet, żeby mało miał pokój, a ja mógłbym sobie swobodnie tutaj, tak jak teraz nagrywam, tylko w momentach właśnie, gdy moja gdzieś wychodzi z dzieckiem, jest ten czas taki tak naprawdę, który pozwala mi na nagranie, więc też się nie denerwujcie, że nie ma odcinków, nie ma live'ów. Na Facebooku streamuję, zapraszam serdecznie, podejrzewam, że podepnę pod tym filmem link do mojego kanału, na którym właśnie będzie będą streamy i wszystkie vlogi i tak dalej wrzucane, więc o to się martwić nie musicie. Czyli w drugim odcineczku orka, coś naprawdę mega dużego tu będzie, bo będziemy orali wszystkie pola praktycznie, oprócz tego, które nie jest zaorane, co jest już zasiane. To co już jest zasiane, to już nie jest zasiane, więc zostawiamy. I podejrzewam, że zrobimy orkę, wapno, bo nie mamy gnojówki. Potem to skultywujemy. Nie wiem, może wrzucę te kamienie, zobaczymy. Na razie chcę bez kamieni grać. Później może jak się trochę rozwiniemy, spłacimy ten kredyt, to żeby na spokojnie może sobie wtedy tak, wiecie, bawić się z tymi kamieniami, bo to jednak też trzeba sprzęt zainwestować. A ja już tak, kupiłem do kukurydzy. Nie wiem, o właśnie, nie wiem, czy ja bym tutaj sobie może tej kukurydzy zasieję, albo pszenicę więcej zrobić, nie wiem, zobaczymy, co nam też powie sezon, co nam da sezon, bo wiecie, no, o, balony latają, proszę, nawet nie widziałem, że w sumie balony tutaj pykają nad nami. Sobie zbita i tą słomę, nie wiem ile tej słomy tu mogę zmieścić tego strypu w sumie, ale zapełnimy go maksymalnie po prostu, ile się tylko da, bo kury i tak na razie nie potrzebują w ogóle, tak, potrzebują tylko pszenicę w sumie. Ile tutaj jest? To 3. To ja bym chciał z każdej uprawy coś zasiać, ale to wiecie, teraz właśnie jeszcze, co nam, wiecie co nam zostało? Nie, beczki do wody, bo my nie mamy tak naprawdę, jak nawet byśmy chcieli, zwierzęta. Teraz tak, 9 tysięcy kosztuje, 25 i ona ma 8 tysięcy, a to ma ile? 7300? Co? To jest, aha, to jest mało, czekaj, a to jest co? Do kamieni? Nie, do beryl. 68 tysięcy kupować taką jedną. Właśnie w sumie nie wiem, czy później się nam tu nie rośnie. Nie będziemy kupowali tej dużej, kupimy sobie tą małą, dlatego że bez sensu jest na razie wydawać pieniądze. Po prostu wiecie. Dobra, ja już na dzisiaj sobie nie będę tej słomy tej zbierał. Tylko pozbieram sobie tutaj sprzęt. W ogóle co ja mam tutaj zasiane, tak a propos? Tu nic. A tu? Rzepak, aha, tu jest rzepak. A ile mam, czy tutaj? Na razie nie 50%, no to trzeba będzie tutaj nawieść. Mam te kamienie, co nie? Ale poczekaj, w sumie może jakby zasiać ten rzepak tu. Czy my możemy teraz? Czekaj, pokaż mi. Wymaga wapna. Dobra, czyli to będzie
aktywowane, to jest jedno i drugie. Rzepak, można tych trzech polach rzepak. Też nie, na jednym polu jedno, zrobimy tak, inaczej. Nie rzepak, soję. Damy radę? To miejsce na co? Dobra. To nie. Sieje? Sieje. No i elegancko. Dobra. Pszenica na tym pójdzie, niestety. A czy w sumie dobrze, bo na tamtym, tu będzie pszenica do zbioru. To jest też w sumie mega ogromny to pole. Jakby z tych dwóch połączyć, no to będzie co robić. Dobra, zbierajmy sprzęcior. Bo tak naprawdę on jest rozrzucony po całej, całych polach. Jak to wygląda. Właśnie. Także myślę, że wam się spodobało, to możecie łapeczkę zostawić. I tak, i będzie super. Dobra, my sobie tutaj sprzęcie odstawiamy. Ten kultywator tu też jest bardzo mały. Dlaczego nie mogę włączyć go? Czeszczego? Zaraz. O, dobra. No i dobra. Materiał już jest w sumie nagrany, taki jako taki. Także zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, ile łapek, tyle będę musiał tutaj zapłacić. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.